Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Myszura89. Widać w koleciku, zagrajemy w GTA San Andreas 13%, czyli Grand Theft Auto 3. Dobra. Tak, bo fajna zabawa. Zostało mi tylko nogi. Tu jedna część, tu druga łamana. O, sobie chcecie się pobawić? Nie! O, nogi, o kurde. Miasto manekinów! Ja! Yeah. O nie, dwie gwiazdki! Ejo, rejo, rejo, rejo! Dobra, wchodzimy do miejsca, to reja. Najbliżej! O! Aha, czy właśnie tak bujało coś mi obraz przez chwilę? Co mam zrobić? Jakiś chaos. Zniszczyć jakiś dom? Nie wiem. Siadaj. Hani! Oho! Cześć mój Hani! O, Jezu! O, skarbie możesz, co? Skarb cię uratuje, twój kurde, Hani. Dobra, teraz ja muszę jechać na misję do jakiegoś chaosu. Chaosu. O nie, policja mnie goni. Walić was. Ten chaos niby. O nie, to jest ta pokręcona misja. O! O cholera, pamiętam tą misję. Ona jest taka głupia, jak nie wiem co. Aha, czyli o to chodzi, to dziadostwo chodzi. Że będę musiała wrzucać przez okno bomby, tak. Pamiętam tą misję. Ona jest głupia, jak nie wiem co. I potem się wykurzy tego jakiegoś tam kolesia. Bla, bla, bla. Dobra, przemalowuj mi ten samochód szybko. Zaraz się odwalą ode mnie. O, od razu się odwaliło. Proszę. Wank Jobs od razu. O, świetna robota. Tylko przemaluj auto i już. No dobra, wiem, że to okno cholerne. A tam jeszcze policja stoi. Beka policyjna, yeah. Mamy bekę śmiechu policyjną, o. Wytchnęli jeszcze skurczysyny jedne. I teraz jak to było? Ja tam muszę bombę? Czy co tam muszę trafić? O, tam to coś. O, pomożemy im. O nie! Kurde! Nie! Nie! Jezu, nie mam życia! O, shit! Coś ty odwaliła. Coś ty myszura odwaliła. Myszura odwaliła. Yeah, mamy eksplozję. O kurde, gdzie tam trafię? Ta, o! Gdzie tam rzucę, kurde, to będzie... Nie wiem, co tam będzie. To będzie kupa śmichu. No ja to zrzucić mam tam. Mam to auto. Mam zajebiście dużo życia, no tak, jak on umie skakać. Aha. O nie! Nie, no. Fajnie! Pierwszy wajlet, jeło! I straciłam wszystkie bronie. Jak ja kocham tą grę, kurde. Tak, fajlady. No i co teraz? Nie wiem. Misja niezaliczona. Dobra, kurde. Dobra, przestań wyć. Bo zaraz znowu się przyczepią do ciebie.
To niech się przyczepią. Au revoir, niech się one lepiej odczepią. Albo pójdą na studia i nauczą się chińskiego języka. Albo nie wiem. Albo niech zrobią sushi. Saratrushi. O, dobra. O, budka telefoniczna. Budka 30 od nas. Budka telefoniczna. Gdzie ty kuźwa jesteś? Dobra, odwal się, frajerze. Dzwoni czy nie? O, działa. Pokaż co chcesz. Tak, dostaliśmy pracę. Uzi jakieś coś tam. Jesteśmy Uzi Riderem. O, jest jakiś koleś. O, no, już cię widzę. Jaką masz brykę, kurde, Uzi Rider. To jeszcze mu nie przywaliłam. No siadaj, siadaj, panie. Gdzie jedziemy? No gdzie? Nie wiem, gdzieś jedziemy. Gdzie dokładnie tam, gdzie znaczy nie pokazuje chyba. Nie, dobra. No już, już, idziemy. Diablo jakieś, coś tam. W którą stronę idę? Tędy? A już, już, zaraz. Panie. O cholera, pewnie do mnie wpadło. Dobra. Za drugą stronę? Nie wiem, drugą stronę chyba. Tu? Nie. Nie w tą stronę. Którą stronę, no? Dobra, odwróć się. Widzę, że ty tępy coś. Nie tępy, na drugiej stronie, no. Kurde, no. No ja też źle jadę, nie wiem. Gdzie jadę? Dobra, dojadę. Zaraz muszę znaleźć most do jasnej cholery, to jakoś dojadę. W drugą stronę. Tak, opowiadając sobie to tak. Tak, wiem, że gra wyszła w 2003 roku. I że jest o tym, że Cloud jest już z Kataliną, już jakiś... ile tam? 13, nie, 11 lat są ze sobą, no bo się poznali w 1992 roku, bo w GTA San Andreas to akcja się właśnie toczy w 1992 roku. Jak to CJ wraca po 5 latach do Los Santos i tak dalej. No. No i poznaje tę Katalinę tą. No. A potem ona coś odpierdziela i poznaje właśnie no. O, jego właśnie postać, no. Tak, i potem na początku w GTA San Andreas w prologu to ona go oszukała i do więzienia go wsadziła, nie wiem na ile lat. No. Dobrze, jedziemy? Nie wiem. Zobaczymy. Jakieś diablo coś jedziemy. No kurde, no. No i ogólnie to już grałem kiedyś w GTA Vice City, Vice City i na kanale jeszcze jest GTA Vice City Stories, oczywiście taki PC mod,
Bo w oryginalnej wersji jeszcze nie grałam, bo tylko GTA Vice City Stories jest na tym. Raczej wydana została chyba tylko na konsolę nowe. Tak, pierwszy raz to ja grałam w gry na PC. Nie, na tym. Na Pegasusie jak miałam 6-7 lat, bo. Bo jak byłam mała, to bardzo się przeziębiałam dużo w ogóle i tak dalej. Ale teraz to sobie łapię takie infekcje też. Teraz już jestem dorosła też. O. Tak dalej, dobra, tu gdzieś jedziemy. Diablo coś. Nie to diablo, gówno, coś tam. Tutaj, dobra, już jedziemy. Tak, i dobra, i takie tam, dobra. Tak, ciekawostki z mojego życia. Tak, i mam na imię też Emilia, dobra. Co mam zrobić? Ja mam zabić? Co? Dlaczego ja mam? No to zabijaj to ich sami, a nie. Co wy chcecie ode mnie? No. Te hole, diablosy są. A i przejeżdżać? Nie wiem. No ile ich mam przyjechać? Ile było? Nie wiem ile, 10, 11. Cholerne i kretyny jeszcze. No ile chcieliście ich przejechać? Jeszcze jednego? No, teraz przestała mnie lubić, to. No już, no. O jest, na drugą stronę, znowu wracać. No. Dalej mam problemy z tym, że łapię infekcje i takie tam, no. I po prostu w wieku 15 lat miałam operację wycinania trzech migdałów i po prostu dalej do tej pory mam problemy z gardłem. Tak, no, i miałam operację i narkozę i no, usypiali mnie, dobra. Tak. Wszystko to miałam. Dobra, jedźmy stąd. Czy przyjechać tym samochodem? A już się dymisz trochę, nie? W samochodzie, dobra, jak już dojdziemy. Zaraz tędy i zaraz będziemy na drugiej stronie. Dobra, i jak się oczywiście spodoba seria, odcinek, to kliknij subskrybuj, napisz komentarz, łapkę w górę i dobra. No i była z wami oczywiście Myszura89. Dobra. Tak, tak sobie pogadałam teraz o moim życiu. Tak, jak w ogóle też to będzie oglądał, jak będzie oglądał, to fajnie, będę się cieszyła. Dobra, i takie tam, nie? Dobra, dobra. Tak. Tak, kiedyś miałam jeszcze inny nick, ale dobra, już o tym niku to nie chcę wspominać. Teraz jestem tylko Myszura89 i koniec. I finito. Teraz muszę ich dojechać i odwieźć tych panów dwóch. Trzech panów, nie dwóch czy trzech. O Jezus, już dojeżdżamy. Jeszcze nie się skończyło na tym, na nagrywaniu. To się nie kończ. Dobra, dobra, tylko dojadę. Dobra, już spokojnie. Tylko dojadę. Dobra, odwiozę ich i spokój. Dobra, już. I zaraz się będę żegnała. Tak, w następnym odcinku. Do zobaczenia. Tak. Oczywiście z gry GTA San Andreas, GTA 3 na 100%, czyli Grand Theft Auto 3, dobra już.
Dobrze. Pogadane. Zabić ten samochód w cholerę. Aha, zadowolone. Dobra, to do następnego i pa.